jest taki wyjątkowy dzień, że odbieramy to można powiedzieć, prezenty, czyli poduszki, różnego rodzaju zabawki kuszowe, które przygotowali osadzeni w zakładzie karnym Białej Podlaski. Tu mamy przedstawicieli służby więziennej, którzy nam te rzeczy dzisiaj dostarczyli. To jest pierwsza partia, początek dopiero tej współpracy. Tutaj też ważną rolę w tym wszystkim odegrał członek stowarzyszenia, pani Barbara, która tu się obok znajduje, dzięki której pracy... Pani Barbara Kustu, tutaj widzimy, to ona nawiązała współpracę z zakładem karnym. I to dzięki właśnie tej współpracy te rzeczy dzisiaj do nas trafią. Osadzeni szyli te poduszki oraz podłokietniki w ramach programu readaptacji społecznej Razem Możemy Więcej. Szyło 6 osadzonych. Mieliśmy doświadczenie w szyciu, ponieważ na początku pandemii osadzeni z zakładu karnego Białej Podlaskiej szyli maseczki oraz fartuchy ochronne, które przekazywaliśmy innym instytucjom potrzebującym, w tym szpital bialski, domy pomocy społecznej. A teraz osadzeni uszyli ponad 40 poduszek, które przekażemy w dniu dzisiejszym do hospicjum Białej Podlaskiej. Osadzeni chcą pomagać, czują się dzięki temu potrzebni, chcą zadośćuczynić społeczeństwu za krzywdy, które popełnili. Szyli podczas zajęć KO, które były organizowane na terenie zakładu karnego, zajęcia kulturalno-oświatowe w swoim czasie wolnym. Ostatni rok, wiadomo, z powodu pandemii był bardzo specyficzny. Tutaj skazanych zaangażowaliśmy od samego początku do produkcji, do szycia środków ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych, które następnie zostały przekazane do szeregu wielu instytucji, czy też fartuchów ochronnych do szpitali. I gdzieś około 1,5-2 miesięcy temu, podczas spotkania w muzeum, jedna z pań, która pracuje tam na co dzień i w formie wolontariatu udziela się w hospicjum, zapytała się, czy istnieje możliwość, aby uszyć tego typu poduszki na potrzeby hospicjum. W związku z tym, że to był już taki okres, że my zawsze oczywiście jak najbardziej bardzo chętnie w takie akty się angażujemy, a jeszcze to był taki okres, że skazani na zewnątrz nie wychodzili do pracy, bo przebywali w zakładzie i w tym czasie wolnym, w formie zajęć kulturalno-światowych, a przede wszystkim poprzez ten program adaptacji społecznej Razem Możemy Więcej zaczęliśmy szyć te oto poduszki. A wszelkiego rodzaju urządzenia w postaci maszyn, nici mieliśmy jeszcze zakupione na potrzeby tych programów. Na których szyliśmy te środki ochrony osobistej. Jeżeli chodzi o zaangażowanie osadzonych, nigdy nie ma problemu, oni zawsze bardzo chętnie, jeżeli wiedzą na przykład na jaki to jest cel, zawsze chętnie się angażują. Problemem czasami pozostaje umiejętność, prawda, tych osadzonych, którzy potrafią szyć, bo to są niejednokrotnie maszyny typu overlock, gdzie już naprawdę jakieś tam umiejętności, jeżeli chodzi o ten charakter pracy, trzeba posiadać. Ale jeżeli chodzi o samo podejście skazanych, to naprawdę leczyła, bo zawsze tutaj nigdy nie ma problemu, zawsze chętnie angażują się. W muzeum podczas spotkania z panią, która prowadzi ten wolontariat, wskazała to miejsce jako te pierwsze miejsce, do którego byśmy te poduszki przekazali. Myślę, że to będzie początek sam, tak. No, na tyle, na ile obecnie posiadaliśmy materiału i możliwości, a w związku z tym, że chcieliśmy, aby to się było w styczniu, prawda, przekazaliśmy te 40, bo to jest kilka poduszek. Materiał tutaj zakupiliśmy z naszych funduszy, ale na potrzeby tego programu, właśnie adaptacji społecznej Razem Możemy Więcej. Także wszystko jest w ramach programu prowadzonego na terenie zakładu karnego. Bardzo ładnie wykonane, domowe rzeczy, które w pewien sposób też tworzą odpowiednie warunki dla naszych pacjentów, takie domowe, tak? O to my zawsze dbamy, stąd też nazwa naszego ośrodka domowy szpital, żeby to było po prostu domowe. Oczywiście będą miały one też zastosowanie stricte medyczne, tak? Tutaj mamy różnego rodzaju kółka, wałki, podkładki, także rzeczy, które na pewno się przydadzą do tego, by układać pacjentów w łóżkach, by zabezpieczać ich ciało przed odleżynami itd. itd. To nie są sztampowe jakieś rzeczy, które bez problemu można zakupić w sklepie medycznym, prawda? Są to rzeczy po pierwsze ozdobne, tak jak widać, tutaj bardzo ładnie wykonane, kolorowe. Po drugie, to jest dar serca, tak? To jest też bardzo ważne, że ktoś, to jest też stricte działanie naszego stowarzyszenia, tak? Że my po prostu działamy po to, że chcemy komuś pomóc. Wiadomo, że sytuacja
pacjentów znajdujących się u nas nie jest łatwa. To są pacjenci w hospicjum, to są pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego i oni potrzebują tej domowej atmosfery. I dziękujemy bardzo w imieniu naszych pacjentów. Przekażcie te dziękowania, którzy tak dzielnie te poduszki robili. No i nie będę ukrywał, że kamera go.